Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na wtorkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek, standardowo indeks SP 500. Krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj sesja otwierająca ten tydzień notowań i obserwowaliśmy niewielkie wzrosty głównych amerykańskich indeksów podczas poniedziałkowej sesji. Dow Jones zyskał nieco ponad 0,5%. SP 500 wzrósł o 0,40%. Natomiast Nasdaq skorzystał e, na tej wczorajszej sesji najmniej, wzrósł o niecałe 0,20%. Natomiast dzisiaj, e, przed e, otwarciem dzisiejszej sesji, patrząc na rynek kontraktów terminowych widzimy minimalne, ale to dosłownie minimalne wzrosty kontraktów na Dow Jones i S&P 500. Dow Jones zaledwie 11 punktów w górę, jeśli chodzi o kontrakt terminowy na ten indeks. Natomiast indeks, kontrakty na indeks SP 500 wzrastają o zaledwie 0,10%. Dzisiaj, jeśli chodzi o publikacje makroekonomiczne, to jeszcze, jest to jeszcze będzie względnie spokojnie z takich ważniejszych, to tylko tak naprawdę publikację indeksu zaufania konsumentów Conference Board. Natomiast na te najważniejsze publikacje czekamy do jutra, bo jutro i pojutrze jutro i pojutrze najważniejsze wydarzenia, czyli jutro posiedzenie Fed i decyzja odnośnie stóp procentowych oraz w czwartek posiedzenie BC, Europejskiego Banku Centralnego i również decyzja w sprawie stóp procentowych w obu przypadkach rynek spodziewa się wzrostu stóp o 25 o 25 punktów bazowych. Natomiast też dzisiaj, pomijając publikacje makroekonomiczne, to dzisiaj z takich najważniejszych wydarzeń publikacja wyników. Dzisiaj swoje wyniki zaprezentują między innymi Microsoft oraz Alphabet, tak więc będą te, te raporty tych wspomnianych spółek na pewno będą miały duży wpływ na przede wszystkim technologiczny Nasdaq. Ale przejdźmy już do pierwszej spółki, jaką na dzisiaj dla was przygotowałem, czyli Cadence Design Systems. Spółka podniosła całoroczne prognozy przychodów, podniosła całoroczną prognozę przychodów w związku z gwałtownym wzrostem popularności AI i tym samym wzrostem popytu na oprogramowanie firmy. Giganci technologiczni jak Alphabet czy też Nvidia dążą do utworzenia autorskich procesorów, które umożliwiają jak najefektywniejsze szkolenie sztucznej, sztucznej inteligencji. A to z kolei napędza zainteresowanie na software firmy Cadence Design, używany do projektowania chipów. Spółka szacuje, że przychody w całym roku sięgną około 4, nieco ponad 4 miliardów dolarów, 4,07 dokładnie. Jest to trochę powyżej konsensusu i trochę też powyżej wcześniejszej prognozy. Cadence spodziewa się, że całoroczny zysk wyniesie około 5,8 dolarów na akcję. Również delikatnie przekracza to oczekiwania rynku. W minionym kwartale Cadence wygenerowało natomiast 976,5 miliona dolarów przychodów oraz dolar i zysku na akcję. Wyniki odrobinę lepsze od konsensusu, który zakładał 975 milionów, przychodów, milionów dolarów przychodów i dolar oraz 18 zysku na akcję. Rekomendacje dla Cadence Design Systems. 13 rekomendacji kupna, dwie rekomendacje trzymaj i jedna rekomendacja sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj, również związana z branżą półprzewodników, branżą chipów, czyli NXP Semiconductors. Produ producent półprzewodników przekroczył oczekiwania rynku w drugim kwartale i przedstawił optymistyczne prognozy na bieżący okres. Spadek popytu na elektronikę wywiera presję na producentach chipów, natomiast sektor motoryzacyjny amortyzuje to spowolnienie, e, amortyzuje to spowolnienie i e, e, wspiera te właśnie wyniki producentów chipów. W ubiegłym roku NXP ponad połowę przychodów czerpało właśnie od producentów pojazdów. Obawy mogą wzbudzać stosunki między USA i Chinami. Obie strony wprowadzają kolejne ograniczenia eksportowe, natomiast NXP informowało już wcześniej, że restrykcje nałożone przez Chiny na produkty z Galu i Germanu, nie powinny realnie wpłynąć na działalność firmy. W drugim kwartale NXP osiągnęło 3,30 miliarda dolarów przychodów, spodziewano się 3,21 miliardów, zysk na akcję wyniósł natomiast 3,43 dolary i był o 14 centów wyższy od konsensusu. Spółka prognozuje, że przychody w bieżącym kwartale sięgną około 3,40 miliardów dolarów, oczekiwano 3,31 miliardów. Natomiast zysk wyniesie według spółki około 3,61 dolara na akcję. Wcześniej rynek oczekiwał 3,43 dolara na akcję. Rekomendacje dla NXP Semiconductors. 18 rekomendacji kupna, 15 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia już spółka na dzisiaj, czyli Unilever, który która to spółka osiągnęła wyższy niż, oczekiwano, wyższy niż oczekiwano wzrost sprzedaży w drugim kwartale, a to dzięki kolejnym podwyżkom cen. Porównywalna sprzedaż w minionym kwartale była o 7,9% wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Rynek oczekiwał wzrostu o 6,4%. Spółka oczekuje, że wzrost sprzedaży w całym roku przekroczy 5%. W drugim kwartale ceny Unilever wzrosły o 8,2%, przy czym wolumen sprzedaży spadł jedynie o 0,3%. Jest to sporym zaskoczeniem, jeśli spojrzymy na to, czego spodziewał się rynek. Rynek oczekiwał mniejszego wzrostu cen o 7,7% i większego, i większego spadku wolumenu sprzedaży, bo oczekiwał spadku o 1,2%. Presja cenowa w kolejnych miesiącach powinna natomiast osłabnąć. Jeśli chodzi właśnie o produkty Unilever, w lutym spółka deklarowała, że będzie podnosiła ceny w pierwszym półroczu, natomiast zapowiadała też, że przyhamuje z tymi podwyżkami w drugiej połowie roku. Rekomendacje dla Unilever: 12 rekomendacji kupna, 12 rekomendacji trzymaj i 5 rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.